Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłam porozmawiać o czymś, czego doświadcza zdecydowana większość osób, która zaczyna wychodzenie z restrykcyjnych zaburzeń odżywiania, a mianowicie wszystkie efekty uboczne, które pojawiają się w pierwszych tygodniach tak zwanego z angielskiego recovery, ale one pojawiają się w bardzo dotkliwy sposób, na tyle, że część osób zaczyna zadawać sobie pytania, czy to jest dokładnie to, co miało się dziać w momencie, kiedy po wielu miesiącach bądź latach restrykcji zacząłem zwiększać wartości energetyczne. Zatem zapraszam do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że będzie dla Was on pomocny, ponieważ taki też jest cel tego odcinka, aby właśnie był pomocny, aby przede wszystkim dawał Wam taką iskierkę nadziei, że to, co pojawia się w momencie, kiedy zaczynacie wprowadzać pierwsze zmiany w restrykcjach, czyli zaczynacie zwiększać wartości energetyczne, zaczynacie zmniejszać wydatek energetyczny, to wszystko, co się dzieje, czego doświadczacie, to co jest tak bardzo trudne, jeżeli słuchacie tego odcinka, to wiecie, o czym mówię, to ten odcinek jest dla Was i mam nadzieję, że z niego skorzystacie. To może na początek warto, abyśmy cofnęli się do pierwszych tygodni, ale restrykcji. Nie tego, kiedy już z niej zaczynasz wychodzić, ale tych pierwszych tygodni restrykcji, którą zaczęłaś wprowadzać w swoim życiu. Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie, jak wtedy się czułaś? Ponieważ mnóstwo osób, która rozpoczyna dietę redukcyjną, no bo to jest najczęstsza przyczyna tego, kiedy wchodzimy w ogóle w restrykcyjne diety, to kiedy wchodzimy na redukcję, mnóstwo z tych osób jako takie pierwsze efekty ma raczej to, że czuje się trochę gorzej, jest głodny, ma troszkę mniej energii, generalnie jest bardziej rozdrażniony, zwłaszcza jeżeli ten deficyt jest dość duży i zbyt duży w stosunku do tego, co spożywali wcześniej, bądź w stosunku do takiej diety normokalorycznej. I to jest taka norma. Natomiast zastanawiam się, czy i u Ciebie tak było. Czy może było coś zupełnie innego? Ponieważ część osób, i możecie mi napisać po przesłuchaniu tego odcinka, jak było u Was, część osób, która wchodzi w restrykcje, odczuwa coś kompletnie innego. A mianowicie to, że ma bardzo dużo energii, czuje się podekscytowana, nie czuje głodu, czuje, że mogłaby góry przenosić i jest to dość zastanawiające, zwłaszcza, że zazwyczaj te pierwsze efekty towarzyszą dość dużej zmianie wartości energetycznej, czyli dość dużemu obcięciu kalorii. Skąd to się bierze? Już jeżeli słuchacie moich odcinków regularnie, to z pewnością nasuwa Wam się odpowiedź, a mianowicie taka odpowiedź, że u części osób w takiej sytuacji aktywuje się taki mechanizm ewolucyjny, czyli to, że w momencie, kiedy brakuje nam energii w otoczeniu, zaczynamy mieć dużo energii po to, aby po prostu móc przemigrować i znaleźć jedzenie, które będzie powodowało, że będziemy mogli się znowu zatrzymać, odpocząć, najeść się, no i zobaczyć, co dalej. I no właśnie, docierając do tego momentu, myślę, że już powoli zaczynacie wyłapywać, że dążę do tego, co się dzieje teraz. Czyli bardzo często, tak jak wspomniałam wcześniej, na początku mamy ten efekt wow, później z racji tego, że jesteśmy w długotrwałym deficycie, no to powoli ta pierwsza faza zaczyna mijać i przeradzać się w zmęczenie, czyli już zaczynamy powoli odczuwać, że jednak ten deficyt jest deficytem. Wiadomo, wszystkie myśli zaczynają się nasilać. To jest to, o czym mówiłam wielokrotnie. Czyli zaczynamy obsesyjnie myśleć o jedzeniu, ale teraz zaczynamy czuć się słabo. Nawet jeżeli głodu fizycznego jako takiego nie mamy, to jednak nasze myśli krążą już wokół jedzenia i jednak już nie mamy tego powera, który mieliśmy na samym początku. Więc im dłużej to trwa, tym tak naprawdę jesteśmy bardziej zmęczeni. Ale ogrom osób nadal nie odczuwa skutków wysiłku fizycznego, który w danym momencie
doświadcza. Bardzo często u osób, które dużo trenują, nie za bardzo odczuwane jest to, żeby te mięśnie były jakoś tam specjalnie mocno zmęczone. Po prostu trenujemy, mamy wrażenie, że gorzej się regenerujemy, ale nie jest to jeszcze tak straszliwie dotkliwe, no chyba, że już choroba ciągnie się przez długie lata, no to wtedy oczywiście czujemy to w dużym stopniu. Niemniej, musimy pamiętać, że ten etap pomiędzy, w ogóle etap, od kiedy zaczynamy wchodzić w deficyt i się go trzymać, to nie jest etap, którego konsekwencje kiedykolwiek nas ominą. I tutaj przychodzi ten pierwszy moment recovery, gdzie zaczynamy zwiększyć energię, gdzie nasz układ nerwowy zaczyna orientować się, że w końcu w środowisku, w którym się znajdujemy, jest jedzenie. Zaczyna włączać ten tryb odpoczynku. Zaczyna włączać tryb regeneracji. Zaczyna włączać tryb spłacania długu, który zaciągnęliśmy w momencie, kiedy szastaliśmy energią, której nie spożywaliśmy, którym wykorzystywaliśmy energię, czerpiąc z naszego ciała, z kości, z wszystkich układów, z komórek, czerpiąc energię, która nie miała być przeznaczona na te cele, czyli na przetrwanie. Układ hormonalny zaczyna też zmieniać swoją postać niejako, czyli wyciszony zostaje, zaczyna być wyciszony. Układ współczulny, który odpowiada za mobilizację, i zaczyna być aktywowany układ przywspółczulny, który odpowiada za wyciszenie, regenerację, za to, żeby wszystko zaczęło wracać do normy. Ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy w silnym stresie, którym jest deficyt, no to cały czas ten układ współczulny jest aktywny. Cały czas hormony stresu buzują. Kortyzol bardzo często w większości osób cierpiących na anoreksję się zwiększa do wysokiego poziomu. I dopiero w momencie, kiedy zaczynamy jeść więcej, to kortyzol, który maskuje to, w jaki sposób też się czujemy, tak naprawdę zaczyna się zmniejszać. Więc paradoksalnie, w momencie, kiedy zaczynamy zwiększać energię i zaczynamy czuć się gorzej, wiem, jak to zabrzmi, ale powinniśmy być szczęśliwi, ponieważ to oznacza, że nasze ciało zauważyło ten nasz wysiłek, który wkładamy w recovery. Jesteśmy w stanie w końcu zacząć się regenerować. To jest taki moment, którego nie jesteśmy w stanie uniknąć, jeżeli dążymy do zdrowia. Niemniej jest on niezwykle, niezwykle istotny, ponieważ no właśnie w tym momencie nasze ciało zaczyna się odbudowywać. Musimy pamiętać, że ciało, które doświadczyło deficytu energetycznego, dużej aktywności fizycznej, zbyt dużej w stosunku do tego, ile energii zostało mu dostarczane, jest dotkliwie naruszone. Naruszone zostały jego dobra, naruszone zostały tkanki mięśniowe, naruszone zostały tkanki nerwowe, naruszone zostało wszystko tak naprawdę. I dotkliwie było niszczone przez wiele, wiele miesięcy. Więc nie dziwmy się, że w momencie, kiedy hormony zaczynają troszeczkę się regulować, chociażby te hormony stresu, zaczynamy czuć, że nasze mięśnie są straszliwie obolałe. Zaczynamy puchnąć. Zaczyna nas wszystko boleć. Wcześniej hormony stresu to po prostu maskowały. Nie czuliśmy tego, jak naprawdę się czujemy. Dopiero w momencie, kiedy zaczynamy jeść odpowiednią ilość energii, bądź większą, nawet jeżeli ona jeszcze nie jest odpowiednia, zaczynamy naprawdę czuć, jak nasze ciało zostało potraktowane przez lata, miesiące restrykcyjnych zaburzeń odżywiania. To niezwykle ważny moment, który potrzebujemy przetrwać i jednocześnie przypomnieć sobie, dlaczego my to w ogóle doświadczamy, nie bagatelizując tego, że ojej, to znaczy, że w takim razie regeneracja nie jest dla mnie, że ta regeneracja nie jest dla mnie, bo ona mi przecież szkodzi, czuję się gorzej. To jest bzdura i ty to doskonale wiesz. Tylko anoreksja, czy jakakolwiek restrykcyjne zaburzenie odżywiania, będzie ci wmawiać teraz, że to przez to, że zaczęłeś więcej jeść, to przez to, że zacząłeś więcej jeść, czujesz się gorzej. To jest winowajca. Doskonale wiesz, że tak nie jest. I tutaj mówię do tej części twojej, która zdecydowała się na recovery z jakiegoś powodu. Być może skutki zaburzeń odżywiania już po prostu są dla ciebie
zbyt dotkliwe, nie chcesz więcej czasu poświęcać na to, nie chcesz żyć tym, nie chcesz żyć chorobą, chcesz zacząć żyć swoim życiem, chcesz zacząć walczyć o marzenia, które masz, no a nie w końcu i ciągle słuchać choroby. Także te pierwsze zmiany, te pierwsze dotkliwe momenty, musimy pamiętać, że mają silne podłoże fizjologiczne. Jeżeli one się pojawiają, to jest dobry moment do tego, aby to kontynuować, bo to znaczy, że robimy dobrze. To znaczy, że dobrze idziemy w dobrą stronę, że zaczęliśmy wprowadzać zmianę, która ma znaczenie. Która ma znaczenie. To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o odpuchnięcie, to przypominam, że jest cały odcinek chyba o 12 przyczynach, które mogą stać za tym puchnięciem podczas zwiększania wartości energetycznej w pierwszej fazie wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Tutaj tylko bardzo krótko przypomnę, że przypomnę tak naprawdę dopełnię, że też znalazłam taką fajną teorię, która bardzo pasuje moim zdaniem do tego, dlaczego to się dzieje. I możemy na to spojrzeć w ten sposób, że puchnięcie ma na celu niejako nas troszeczkę unieruchomić. Ten ból, który się pojawia, też niejako ma nas unieruchomić, czyli dać taki mocny sygnał, że ej, źle się czuję, boli mnie wszystko, puchnę, daj mi spokój, daj mi odpocząć. Ja nie chcę teraz robić kolejnego treningu, tak jak robiłam przez x lat. Ja nie chcę teraz się do niczego zmuszać. Ja teraz serio potrzebuję leżeć, odpoczywać i zregenerować siły. Po to, żeby później móc wrócić i tak jak szczęśliwe dziecko biegać, skakać, robić co tylko mi się chce i czuć, że mam na to energię. To by było na tyle. Pamiętajcie, że wszystkie dotkliwe rzeczy, które czujecie początkowo, są naprawdę normalne i potrzebujecie przejść przez ten moment, żeby poczuć naprawdę siłę, poczuć prawdziwą siłę, a nie tą siłę wywołaną przez restrykcje, czyli chyba to nazwę hormonalna siła, czyli siła wynikająca z tego, że kortyzol mamy bardzo wysoko i jesteśmy nakręceni, mimo że tak naprawdę nie mamy dostępności energetycznej. Ty potrzebujesz siłę z jedzenia, która będzie Ci pomagać, która będzie powodować, że będziesz spokojny, zregenerowany i gotowy do działania. Trzymam za Was kciuki. To by było na tyle. Dzisiaj krótki, 15-minutowy odcinek. I słyszymy się i widzimy się, ponieważ to ten odcinek został nagrany po długiej przerwie z wideo. Tak startowo powiem Wam, że nie przygotowywałam się jakoś tutaj bardzo mocno na to wideo, ale stwierdziłam, że nagram, dawno się nie widzieliśmy. Właściwie dawno Wy mnie nie widzieliście na YouTubie. Także zapraszam zarówno na formę podcastową, jak zwykle tam dalej oczywiście wszystko się pojawia. No i tutaj myślę, że część odcinków w formie wideo też teraz się będzie pojawiać. Wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dieta-sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!